Klaps! Akcja! Jesteśmy chwilę po gali Viva Comet Awards. Jentker, widziałeś całość? Nie. Bo? Bo widziałem pół. Dlaczego? Jak to dlaczego? Dlatego. A wiesz kto w ogóle co, kto i co wygrał? No widziałem dużo ludzi, którzy zwyciężyli tej nocy. A nie szkoda ci, że na przykład nie braliście udziału, nie byliście nominowani w takiej kategorii jak Dzwonek Roku? Myślałem, że debiut. Haha, mówisz o Dzwonek, to bardzo podchwytliwe pytanie. Cóż ja mogę powiedzieć? Słuchaj, myślę, że kolego mój drogi, myślę sobie... Tak, akurat dzwoni. Dzwoni? Myślę sobie, że nie chodzi o nominację i wielki szacunek dla ludzi, którzy nas zobaczyli i zaprosili na tą galę. Nic więcej i nominowali, tak? Mega szacun, tak. I to w ogóle nie zależy wam na wyróżnieniach, na nagrodach? Temu, komu zależy na wyróżnieniach, ten jakby, nie zdobywa. Ten zawsze, wiesz, skacze po nie, tak? I widzieliśmy, kto skacze po wyróżnienia i bardzo się cieszę, że ktoś, kurwa, potrafi, okej? Okay? Natomiast jeśli chodzi o wyróżnienia, nie uważasz, że byłoby to trochę jakby wyprzedzające całą akcję? Bo tak naprawdę na Monopol się zrobiło zamieszanie dopiero niedawno, a żeby mieć nominację, powinniśmy mieć teledysk na lato, tak? Dziękuję. Ale to w przyszłym roku byście mieli szansę. No może. Albo na przykład, nie wiem, artysta 20-lecia, bo... Albo 30 i będę miał brodę jak ty. Aha, dobra. Bardzo ci dziękuję. Ja również. Piąteczka.